Cześć, tu Ernest. W tym filmiku, przed specjalnym w ramach podziękowania za 100k subskrypcji, przekażę wam już oficjalne informacje o nadchodzącym systemie turnieju do Fortnite. Parę miesięcy temu, na jednym z postów o, na tamte czasy, aktualnych stan prac nad Fortnite, dowiedzieliśmy się, że Epic pracuje nad czymś, co pozwoli każdemu graczowi wykazać się na turniejowym polu walki z systemem rankingowym. Z wycieków z ostatniego tygodnia oraz filmiku prezentującego akcję wesprzyj twórcę, dowiedzieliśmy się, że już za rogiem czeka dla graczy Fortnite Battle Royale nowy system turnieju w grze. A dziś Fortnite stawiło na swój kanał filmik oraz post na oficjalnej stronie poświęcony jednej z nowych funkcji, który nadejdzie w aktualizacji 6.1, a mowa tu o turniejach. Do Battle Royale w menu głównym zostanie dodana całkowicie nowa, bardzo ładnie przygotowana zakładka wydarzenia, w której to będzie lista aktywnych, jak i nadchodzących turniejów, w których to każdy będzie mógł brać udział i walczyć o nagrody. Tutaj mała uwaga, nieważne jakiej jesteście platformie, będzie was obowiązywała rozgrywka międzyplatformowa, więc trochę ciężko może być mobilniakom czy konsolowcom, ale przeciwnicy w meczach będą dobrani na podstawie waszych dotychczasowych osiągnięć, co oznacza, że będzie taki ukryty system rang, o których będzie świadczyła wasza ilość punktów. A co do samego punktowania, to jak możemy wyczytać z oficjalnego posta na Epic Games? Każdy turniej składa się z zaplanowanych na dzień i godzinę sesji, w których rozgrywają się mecze. Każda z tych sesji traktowana jest osobno. Gracze zaczynają je z taką samą liczbą punktów i zaciekle konkurują ze sobą przez kilka godzin punkty. Punkty przyznawane są za zdobywanie wysokich miejsc i likwidację wielu przeciwników. Turnieje będą mieć wyznaczony próg punktowy do osiągnięcia. Dotarcie do niego zapewni wam nagrodę w postaci ozdobnego znaczka. A już myślałem, że w hodolce. W przyszłości zdobycie znaczka będzie mogło oznaczać awans do kolejnej rundy turnieju lub kwalifikować do nagród. O, to już jest ciekawe. Jak już wam o tym wspomniałem, podczas turniejów gracze z różnych platform mierzyć się będą w walce na równych zasadach, bez względu na to, czy grają przy użyciu myszy, pada lub urządzenia dotykowego. Każdy z graczy weźmie udział w dokładnie tych samych rozgrywkach, mając taką samą szansę na zwycięstwo. Tutaj twórcy gdy zaznaczyli jeszcze, że podczas innych oficjalnych turniejów dla najlepszych graczy zauważyli, że grający przy użyciu padów są w stanie wygrywać starcia z najlepszymi graczami pecetowymi. Do tego dochodzi jeszcze system punktowania, więc może nie będzie tak źle. Udostępnili oni także wstępny harmonogram i dla przykładu turniej Alfa na Solo zacznie się 16 października i zakończy 21. Resztę możecie poznać na oficjalnej stronie w opisie, albo już niedługo w grze, ponieważ aktualizacja 6.1 powinna wejść już jutro we wtorek, patrząc na to, kiedy rozpoczyna się pierwszy turniej, a wraz z turniejami wejdzie nowy pojazd, Tyran. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie szkolnym.